Ojejcie, od czego to zacząć? Do Fortnite wczoraj wszedł nowy 9. sezon. Tak jak nam to obiecali twórcy gry, ze zgliszczonej mapy zostało zniesionych wiele futurystycznych miejscówek. Najbardziej wyróżniają się chyba Neo Wykrzywione. To jest pierwsza i jedyna taka miejscówka, której nazwa nie zaczyna się na dwie te same litery. Znajdziemy tu wiele, wielopiętrowych futurystycznych budynków. Calusieńkie wykrzywione wieże zostały odświeżone. Stoi tutaj nawet ogromny posąg tajemniczej postaci, ale co ciekawe, hełm, który ta postać trzyma, to ten sam hełm, który leżał na biurku w finałowym wydarzeniu sezonu 8. Mi się wydaje, że ta postać miała duży udział w budowie nowych miejsc na mapie, albo przynajmniej w jakiś sposób bardzo pomogła. W Neo Wykrzywionych, jak i w paru innych miejscówkach, na dachach znajdziemy też odbijacze, które nas odbijają i ratują od upadku. Do transportu służą nam też nowe strumienie powietrzne. Okrążają one prawie całą mapę. Jest to nowy sposób poruszania się i jest naprawdę szybki. Mogliście już zauważyć, że całe Neo Wykrzywione są napędzane energią, która jest ściągnięta ze skarbca w zerowej zdobyczy. Sklepowa sedywa za to zmieniła się w Mega Market, czyli nowe miejsce sci-fi z hologramem pana Pomidorka i nowoczesnym osiedlem. Zmian doczekał się też Wulkan. W porównaniu do poprzednich wydarzeń wydaje się teraz być kompletnie bezbronny. Organizacja rządowa wzięła sprawę w swoje ręce, aby odkryć kolejne tajemnice tego miejsca. Tuż obok tego miejsca, ale już w powietrzu, jest tak zwana podniebna platforma. Jest to zastępca obozów pirackich sezonu 8. Jest ich w sumie na mapie 7, są nieruchome i służą do m.in. wyzwań. W powietrzu latają też sobie małe sterowce z reklamami. Z takich mniejszych zmian na mapie to w północno-wschodniej części mapy znajdziemy jeszcze ogromne wiatraki. Na takich wiatraku może pojawić się kolejast oraz skrzynka. A tuż przy oazie odpoczynku jest nowy, nowoczesny domek, który w piwnicy pod ziemią kryje aż 3 skrzynki. A w gorących wodach przy wulkanie jest rybcia. Jeszcze jedna rybcia utknęła tutaj w dachu. I w końcu ruszyła odbudowa małej budki przez głównych ziemiach, która została zniszczona w 5. sezonie. Jak widać, jak co sezon, na mapie zaszło wiele zmian. Poza tymi nowościami, doczekaliśmy się kompletnej rotacji w mecie gry i nowej strzelby. Nowa mapa i nowe bronie to coś, co trzeba przetestować samemu. Teraz przyszła pora na kilka sekretów Battle Royale, które kryją się jeszcze głębiej. Niedługo zajęło wydobywcom danych wykopanie z tyłu góry kolejnej garści nadchodzących nowości do gry. Dzięki Luka78 na Twitterze wiemy, że na pole walki wkrótce powinien wkroczyć nowy taktyczny karabin szturmowy. Baza danych Stormshield One dała nam znać o dokładnych statystykach tej broni. Odpowiednio do klasy niebieskiej, fioletowej i złotej, ta broń zadawałaby 22, 23 lub 24 punktów obrażeń z 6 nabojami w magazynku. Wartość szybkostrzelności tej broni byłaby o ciut lepsza od pistoletu z sumikiem. Ten karabin w dodatku byłby oczywiście bronią automatyczną. Nie znamy jeszcze dźwięków tej broni, ale z samej kony wiemy, że może to będzie pierwsza broń z laserem. Na pewno za to będzie celniejsza od Skara, z prawdopodobnie większym przybliżeniem. Co ciekawe, wcześniej wspomniany Luka78 doszukał się powiązania z tej broni z nowym trybem, który niedługo wejdzie do gry. Wygląda na to, że Epic Games szykuje kolejną kolaborację z ogromnym tytułem filmowym. 16 maja w Polsce premierę będzie miała trzecia część filmów z serii John Wick. O Johnny Wicku Fortnite mogliście już usłyszeć. W tym sezonie jednak szykuje się oficjalna kolaboracja tych dwóch światów. Do gry wejdą nowe wyzwania, które będzie można wykonać na specjalnym trybie. W nagrodę otrzymamy kilka przedmiotów kosmetycznych. Sam ubiór Johna Wicka nie wróci, więc tym się nie przejmujcie. Nie wiemy jeszcze, kiedy ten tryb wejdzie do gry, ale możemy się go spodziewać w ciągu 7 dni. Ślinę na swoim Twitterze za to, jak co większe aktualizacje, w grze pokazał nam nowe skiny, które wyjdą do sklepu. Zobaczcie sami i dajcie znać o waszych ulubionych przedmiotach. Mi najbardziej podoba się ten oto skin. Okej, zobaczcie je sami.
I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie. To był Ernest. Cześć!